Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Carne Challenge, oczywiście FIFA 20, już sezon trzeci. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pobawimy się meczykiem Juventus kontra reprezentacja Polski. Tak, wiem, takiego meczu nigdy nie będzie, nie było i po prostu zrobiłem sobie to dla zabawy, bo ta seria jest oczywiście robiona dla zabawy. Także taki meczek sobie wymyśliłem, już kiedyś robiłem reprezentacja przeciwko jakiejś tam drużynie, no i postanowiłem, że zrobię teraz właśnie taki pojedynek, zobaczymy, który z często się okaże lepszy. Kto nie wie, o co chodzi, bo może ktoś jest nowy, tutaj mam saszetki z FIFA 365 2020 od Panini, a zasady są takie: jeżeli strzelę karnego, dostaję saszetkę, jeżeli obronię bądź przeciwnik nie strzeli, dostaję dwie saszetki, a jeżeli ja nie strzelę bądź przeciwnik obroni, no to tracę saszetkę, a jeżeli ogólnie wygram karne, to otworzę sobie premium saszetkę i dodatkowo paczkę z FIFA 20 za 12 tysięcy. O, a czemu by nie? Więc słuchajcie, lecimy z tym koksem, no i zobaczymy, czy uda mi się wygrać. Fajnie by było, bo taką paczkę za 12 tysięcy, no fajnie sobie tak otworzyć, może coś wyleci ciekawego. Kto jest nowy, to oczywiście subskrybujcie kanał, a jak chcecie więcej tej serii, to łapeczka w górę, no i napiszcie coś fajnego w komentarzu. Znaczy nie piszcie coś fajnego, tylko napiszcie mi coś, tak coś od siebie, no wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, słuchajcie, lecimy. No i jak widzicie, tutaj pierwszy będzie strzelał Cristiano Ronaldo, Pjanić, później, a u mnie Lewandowski i Krychowiak. Zastanawiałem się, czy lewego nie dać tak troszeczkę później, ale w sumie co to mi się dzieje z tymi włosami? Dobra, nieważne. Ale niech już tak będzie, więc jedziemy i jest ciekawy jestem, jak będzie. Dobra, zaczynamy. Pierwszy strzela Cristiano Ronaldo. Patrzy się tu. Ło, nie ma go! Nie ma gola, czyli mam dwie saszetki. Strzela teraz szczęsny. Lewandowski. Dobra, może uderzymy prosto i potem zmienimy lot piłki. No niestety tracę saszetkę. Mam tylko jedną. Będzie strzelał chyba tutaj. Mam trzy saszetki, obroniony karny. Dobra, spróbujmy może uderzyć jakoś tak. No, jak on to zrobił? Dwie saszetki dla mnie. Kurde, jaka akcja. O nie. Dalej mam dwie saszetki tylko. On to obronił nogą. Nie wiem, jak on to zrobił, ale obronił. Dobra, mamy trzecią saszetkę. Trzy saszetki dla mnie. Gdzie on będzie strzelał? Chyba tutaj. Oj, jest, jest. Pięć saszetek, obroniony karny. Co tu się w ogóle wyrabia? Pięć saszetek, lecimy dalej. Czy będzie szósta? Jest, jest szósta. Sześć saszetek. I teraz Szczęsny czy Bonucci? Sześć saszetek już mam. I lecimy. Uwaga. Osiem saszetek. Osiem saszetek, słuchajcie. Plus dodatkowo jeszcze ta saszetka i paczka z FIFA 20. Dobra, ja już sobie wyciągam 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Została mi jedna z boksa. To będzie na jakiś inny. Tu w ogóle się przygotowałem. Wziąłem sobie puszkę nawet, jakby mi zabrakło. 8 saszetek. Plus dodatkowo jeszcze tutaj, o, możemy zobaczyć. Ależ tutaj parada Szczęsnego. Ale takie fajne karne. Dobrze, weźmy sobie saszetkę a z samego końca. No i jedziemy z tym koksem, zobaczymy, czy coś ciekawego mi się tutaj trafi. O, tutaj piłkarze się żegnają, więc ja sobie tutaj ustawię tylko jakąś fajną taką, wiecie, jak to zawsze robię. Więc dobra, niech będzie tak. No i jedziemy z tym koksem, zaczniemy sobie od zwykłych saszetek. Oczywiście będę pokazywał wam tylko specjalne karty, no bo wiecie, no pewnie was bazówki już nie interesują. I tu pierwszą kartą specjalną mamy, proszę bardzo. Jest to oczywiście Fans Wonder Kid, zawodnik z Barcelony. Pozdrawiam kibiców również Barcelony. A jak chcecie na przykład, żebym zrobił Barcelona Polska, no to jak zostawicie 500 łapek w górę pod tym odcinkiem, to tak zrobię. Tu mam jeszcze Alissona, słuchajcie, z Liverpoolu. No i co mi tak tutaj syczy? Coś dziwnie syczy mi tu, więc dobra. Jedźmy dalej, sorry, ale wiecie, no coś mnie tutaj... Chiellini, mamy Chielliniego tutaj na karcie specjalnej i mamy jeszcze Jezusa tutaj na goldzie. No ja jestem strasznie ciekawy, czy coś ciekawego mi wpadnie w paczce za 12 tysięcy. No to zobaczymy.
I mamy Busquetsa. Jest Busquets z Barcelony. No zobaczcie, jak ta Barcelona fajnie tutaj wpada, więc może zrobimy taki odcineczek. Czemu nie? Bazówki idą na bok. Ciekawe, czy karta Rarmi tutaj wpadnie, bo jeszcze z tego boxa nie wyciągnąłem. Tutaj mamy Juventus, który właśnie był w tym odcinku. I jeszcze jedna karta specjalna, jest to Multiple Power Trio z Manchesteru City. No i co? Bazóweczki. Okej. Jedziemy z kolejną saszetką. Czy będzie tutaj, czy w tej ostatniej została rarka? Ciekawy jestem. Tu mamy Hazarda, oczywiście tego drugiego. Nie wiem, czy on jest chyba młodszy. Robert Lewandowski! Elegancko. No dzisiaj Robert tutaj też oczywiście był. To jest Robert Lewandowski na Game Changerze. Okej. Zostały mi jeszcze trzy, te zwykłe. Mamy tutaj Hendersona z Liverpoolu i dalej już tylko bazóweczki, nie ma karty RAR. No ciekawe, jeszcze dwie saszetki. Nie pamiętam, ale chyba nie miałem rarki w tym boksie. Proszę bardzo, tutaj karta specjalna, zawodnik z Interu, Lazaro. A tak w ogóle robię tego Politano. Ciekawe, czy zdążę go zrobić. Jeżeli tak, to będzie odcinek, ale idzie mi nawet dobrze. No i tutaj już nic. I ostatnia saszetka. No czy będzie tu karta RAR, czy nie będzie? Hummels. Mamy tutaj Hummelsa. Tak fajnie wygląda tutaj na tym zdjęciu. Jest! Jest! Karta RAR. Top Master Luka Modric. No elegancko mi się trafiło. Modric fajnie tutaj w ogóle wygląda. Jest karta RAR, no elegancko, takie odcinki to ja uwielbiam. Jeszcze tutaj Gareth Bale był, który tam ciągnie tą moją drużynę z tym Politano, powiem wam, ciężko, ale jakoś mi idzie. W sumie zostało mi jeszcze 8 goli do strzelenia, w sumie 4 piłkarzy tam, jakoś tak już nie pamiętam, ale oczywiście jak mi się uda to zrobić, to wam nagram. Dobra, bazóweczki tu was nie interesują, mamy tu pierwszą kartę specjalną, jest to oczywiście logo Schalke. Pozdrawiam również kibiców Schalke. Mamy tutaj Koke. Pozdrowienia również dla kibiców Atletico Madryt. No i dobra, mamy kartę następną specjalną Power Trio tutaj z Ajaxu. No i ciekawy jestem, jaka będzie limitka. Tu jeszcze były dwie bazóweczki. Pyk, dwie bazóweczki. I słuchajcie, ja już widzę kto to będzie. Jeżeli zbieracie kody, to proszę bardzo. Mam nadzieję, że to tam jakoś widać. O, a jest to Jago z Bayernu Monachium. Pozdrowienia dla kibiców Bayernu. No i słuchajcie, ja jestem mega zadowolony, bo wpadła karta RAR. A teraz słuchajcie, przechodzimy dalej i zobaczymy, co mi tutaj wypadnie w tej paczce za 12 tysięcy. No ostatnio miałem otworzyć, ale otworzyłem za 7,5. Ale teraz otworzymy za 12. A tak w ogóle to gdzie ja muszę wejść? Centrala. Wchodzimy sobie oczywiście Ultimate. A tutaj zobaczcie, już mam paczek tutaj zrobionych. To oczywiście będzie, jak zdobędę tego Politano. Mam nadzieję, że mi się uda. No nie, jeszcze drużyna tygodnia mi się tutaj wyświetliła. No dobrze. A i w tym odcinku, gdzie będzie Politano, będzie bramka taka, wiecie, fajna, którą udało mi się strzelić. Mam 17, słuchajcie. Może wam pokażę, jak to wygląda z tym Politano. Tak się jakoś uwziąłem na niego, nie wiem czemu, ale sobie go robię. Fajna karta, podoba mi się. 91 tempa. No i zostało mi 4 zawodników, a reszta no to już tutaj jest zrobiona, idę jak burza, jakoś mi tam idzie, ale dobra, przejdźmy teraz do paczki za 12 tysięcy, tu mam jeszcze 17, to wszystko sobie będziemy otwierać jak zdobędę i mam nadzieję, że zdobędę tego piłkarza i paczuszka. 12,5 tysiąca i mamy tutaj 12 piłkarzy, 6 złotych, 6 srebrnych, w tym 3 rzadkich, no i dobra, bum, otwieramy. A co tam, kasiorkę mam, na razie nikogo nie potrzebuję. Jedziemy i zobaczymy, czy Sebuś trafi coś ciekawego w paczce za 12,5 tysiąca, czy będzie jakaś jedna wielka lipa. Już jedziemy z tym koksem, coś tu się świeci elegancko. '82 napastnik z Brazylii, oczywiście z Ligi Hiszpańskiej.
William Jose, czy jakoś tak, mam nadzieję, że dobrze go wymówiłem. W ogóle tak, taki kwadratowy jest. Ej, no czemu tutaj nie było nic innego takiego? Wow, za 12 tysięcy, zobaczmy co jeszcze tam będzie. Mamy Freda. O, ten to już w ogóle fajnie wygląda. Uch. No ale dobra. Ej, a to miało być... Aha, dobra, już wiem o co chodzi. No okej, no dobra, niech sobie będą. Przyda mi się do robienia tam jakichś wyzwań, więc no, paczka za 12, możecie napisać w komentarzu, czy fajna, czy nie. Moim zdaniem, no taka sobie. No ale dobra, dobra. To było też w tym odcinku, ja idę dalej walczyć z tym Politano. Mam nadzieję, że uda mi się go zdobyć i zrobię odcinek. Ja Wam dziękuję za wszystko, pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia, do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa!